Jarek Jabłoński, telewizja Travel TV. Witam Was bardzo serdecznie z kurortu, z miejscowości El Arenal, położonej niedaleko Palmy na Majorce. Jest jeszcze wcześnie rano, ale słoneczko już bardzo fajnie nas opala. W większości turyści jeszcze śpią, a to z tego powodu, że tak jak każdego wieczoru popołudnia, dyskoteki, tańce, zabawy na plaży, w klubach, trwające do białego rana, a my wstaliśmy już o godzinie 6 rano. Najpierw oczywiście poranna kawa, potem śniadanie i już jesteśmy specjalnie dla Was na naszym porannym dzisiejszym live'ie. Arenal to miejscowość turystyczna na popularnej na wakacje Majorce. W Hiszpanii nazywana jest ona przez turystów mega kurortem. A czemu? Z uwagi na ogrom rozrywek, jakie oferuje. Znajduje się około 13 km na południowy wschód, dokładnie od Palma de Mallorca, czyli stolicy wyspy. 7 km od Can Pastilla na południowym jej wybrzeżu. Lokalizacja nad słynną plażą Playa de Palma, za moimi plecami, za mną kochani, czyni z niej jeszcze bardziej atrakcyjny kierunek na wakacje. Ciepła woda w morzu, piękne, piaszczyste plaże z drobnym piaskiem gwarantują przyjezdnym spędzenie tutaj udanych czasów i każdy znajduje tutaj właśnie to, czego szuka. My chcemy się i popalać, i pozwiedzać miejsca historyczne i zobaczyć także znajdującą się przede mną wyjątkową, jedną z też z wyjątkowych atrakcji, jaką jest Palma Aquarium z rekinarium najgłębszym i jest to ponoć jedne z większych akwariów w całej Europie. Arenal tętni życiem przez całą dobę, a życie kurortu skupia się przy plaży i nadmorskiej promenadzie. Jednocześnie w kurorcie nie brakuje hoteli i apartamentów przystosowanych także dla rodzin z dziećmi. Potem będzie tutaj pełno dzieci, które będą się bawić, pływać, korzystać oczywiście z dmuchanych materacy, pontonów, albo nawet wczoraj widzieliśmy taką specjalną dla dzieci, taką miniaturową motorówkę, słuchajcie, wyobraźcie sobie. Dzieci wchodzą do wody, tutaj gdzie jest płyciutko za mną i pływają sobie taką malutką motoróweczką z takim małym silnikiem. Nie widzieliśmy czegoś takiego ani w Egipcie, ani w Turcji, ani nad Bałtykiem. W kurorcie mieści się tutaj też słynny Yacht Club. Yacht Club Nautico El Arenal, który gości wielbicieli żeglarstwa z całego świata. Osoby, które natomiast na przykład chciały pograć by w golfa, mogą wybrać się na wycieczkę do Golf Fantasia. To ogromny, rozległy teren do gry w minigolfa, zorganizowany na wzór Parku Jurajskiego. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Majorka jest słoneczną wyspą archipelagu Balearów, leżąca na Morzu Śródziemnym. Typowy sezon turystyczny zaczyna się w kwietniu i kończy w listopadzie. I właśnie wtedy najlepiej korzystać z wycieczki last minute na Majorkę. Tak powiedziała nam tutaj pewna pani Polka, którą spotkaliśmy, która pracuje w jednym z hoteli. Jeśli nasz film, nasza relacja się Wam podobała, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nas. Zapraszam Was tutaj bardzo serdecznie, bo warto tutaj być, warto tutaj przyjechać. Pozdrawiamy naszych widzów i naszych przyjaciół z Turcji, z Egiptu i z całego świata. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i w kolejnym programie.